Panie i panowie, drodzy melomani, witam państwa serdecznie w imieniu prezydent miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz oraz dyrektora kapeli Gedanensis Marka Więcławka. Dobry wieczór. Pomimo tego, iż Antonio Vivaldi należał do stanu duchownego, to nie dzieła sakralne stanowiły trzon jego dorobku kompozytorskiego i to nie one przyniosły mu za życia sławę i pieniądze. A źródła historyczne mówią o niebagatelnej kwocie zarobionych 50 tysiącach dukatów. Również dziś ta część jego spuścizny nie dorównuje popularnością utworom świeckim, z kilkoma jednakowoż wyjątkami. Gloria D-dur RV589 jest jedną z trzech kompozycji Vivaldiego o takim właśnie tytule, obok RV588 i zaginionej RV590. Dzieło to, jak i reszta twórczości Vivaldiego, pozostawało przez lata w zapomnieniu. Przywrócenie go światu zawdzięczamy włoskiemu kompozytorowi i dyrygentowi Alfredowi Caselli, który zorganizował w 1939 roku w Sienie historyczny już tydzień Vivaldiego. Kapellę Gedanensis, obchodzącą w tym roku jubileusz 40-lecia istnienia, poprowadzi maestro Alphonse Reverte Casas. Partie solowe wykonają zaś Agnieszka Tomaszewska, pierwszy sopran, Klaudia Trzasko, drugi sopran, Edyta Łuczkowska, swat, alt. Specjalnie dla państwa Gloria D-dur RV589 Antonia Vivaldiego.
Don't you know the song?